A wiecie, jak Japończycy zapisują, czy twierdzą, że jaki dźwięk wydaje kot? Bo nie jest to miau. To jest miau, miau. Cześć, witamy Was w czwartym odcinku podcastu Byłem tu ten Halik. Ja nazywam się Konrad Rzędnożewski. A ja Joanna Sokołowska. Dzisiaj będziemy do Was dowijać na temat noclegów. Głównie tych noclegów, których sami korzystaliśmy, które znamy, które kojarzymy. Ponieważ temat noclegów to jest tak szeroki temat, i tak obszerny, i tak szybko się zmieniający, no, że nie sposób, myślę, nawet przez godzinę wyczerpać tematu. Poza tym no, nie mamy w zwyczaju mówić na temat takich rzeczy, z których sami korzystaliśmy i sami nie możemy polecić. Więc znów zachęcamy Was do tego, żebyście dołączyli do naszej grupy Japonia budżetowo tanie podróżowanie, ponieważ tam poczytacie nie tylko o naszych doświadczeniach, ale też doświadczeniach innych grupowiczów. Tam już jest prawie 4000 osób, słuchajcie. Całkiem pokaźna grupa. Grupa bardzo aktywnych użytkowników. Jesteśmy sami zaskoczeni, że tyle ludzi po pierwsze wyjeżdża do Japonii w obecnych czasach, a po drugie, że tak wielu ludzi chętnie dzieli się swoimi doświadczeniami. Nasze doświadczenia są oczywiście trochę specyficzne, bo wybieramy to, co najbardziej nam odpowiada. Wiadomo, że dużo ludzi ma swoje własne jakieś predyspozycje. Natomiast, tak jak Konrad powiedział, opowiemy o tym, co znamy i co polecamy. Jeśli jeszcze na naszej grupie nie jesteście, to powiem krótko tylko, jak tam trafić. Otwieramy sobie przeglądarkę, wchodzimy na Facebooka i tam jest taki adres facebook.com/groups/japoniabudzetowo i klikamy sobie dołącz. Dobrze. Noclegi w Japonii. W zeszłym tygodniu opowiadałam Wam o dosyć takiej charakterystycznej rzeczy, charakterystycznej dla Japonii, dla Azji właściwie, bo w innych krajach też podobne opcje się zdarzają, ale ta japońska była najbardziej taka słynna, czyli o hotelach kapsułkowych. Czyli jak się dać zamknąć w trumnie. Zatem, jeżeli interesuje Was ten temat, zapraszam do podcastu numer 3. A dzisiaj trochę bardziej takie znane, mniej kontrowersyjne opcje noclegowe, chociaż nie tylko, bo jest parę takich ciekawych tematów. Ale zacznijmy może od tego najbardziej zwyczajnego, najbardziej powszechnego na całym świecie sposobu nocowania, czyli nocowania w klasycznych hotelach. Myślałem, że powiesz pod namiotem. Pod namiotem w Japonii nie nocowaliśmy, głównie dlatego, że bardzo często byliśmy w Japonii w porze tajfunów. No, byliśmy też zimą i wczesną wiosną i żadna z tych pół roku nie sprzyjała tym noclegom, aczkolwiek wiem, że są i tacy, którym się to udawało. Natomiast wracając do tych hoteli, to był pierwszy rodzaj noclegu, którego sama osobiście doświadczyłam, bo kiedy przyjechałam do Japonii po raz pierwszy, przyjechałam tam z pracy zawodowo. I po prostu miałam wybrany, właściwie nawet zarezerwowany przez tą uczelnię, która mnie tam zapraszała, hotel już z góry. Okazało się, że to rewelacyjny hotel z pięknymi pokojami i przede wszystkim z pięknymi widokami. W moim przypadku był to widok na ogród cesarski. Natomiast no niestety trzeba się liczyć z tym, że nocleg w takim hotelu dodatkowo z pięknym widokiem, no to jest już troszeczkę wyższy koszt, chociaż w porównaniu do innych zaawansowanych krajów świata nie jest on taki strasznie duży. Ile może kosztować taki nocleg w hotelu? Hotelu dosyć prestiżowym. Jest to około 9, 10, 12 tysięcy jenów, jeżeli nie natrafimy na jakąś super promocję. Czyli można w zasadzie powiedzieć, że powyżej 300 zł za pokój. Przy czym fajne jest to, że w Japonii bardzo często pokoje w hotelach to są bardzo podobne ceny, niezależnie od tego, czy nocujemy tam samodzielnie, czy w parze. Zazwyczaj te w parze są nieznacznie droższe.
I to jest taki fajny bonus, bo możemy po prostu skorzystać na tym, że jeżeli dwie osoby, niekoniecznie w parze małżeńskiej, tudzież w jakimś narzeczeństwie korzystać, ale w dwie osoby zaprzyjaźnione, możemy sobie znacznie ten koszt obniżyć. Ale są też troszeczkę skromniejsze hotele. I te skromniejsze, też w zależności od tego, jaki jest standard, mogą kosztować trochę mniej. My nocowaliśmy w takich skromniejszych hotelach dosyć często, ponieważ była to fajna opcja, jeżeli chodzi o koszt w stosunku do jakości. Mnie fascynowały w tych hotelach japońskich dwie rzeczy. Pierwsza to, że nadzwyczaj często się pojawiało w ofertach, w opisach pokoi hotelowych słowo kompakt, czyli że pokój był kompaktowy, pokój kompaktowy w stylu japońskim, w szczególności w takich hotelach, które znajdują się w pobliżu dworców kolejowych czy jakichś węzłów komunikacyjnych. To jest taki standard, no, żeby przenocować, więc jest oczywiście pewnie jakiś telewizorek i mikrobiurko, gdzie biznesmeni nocujący mogą sobie jakieś tam swoje dokumenty przeglądać. Natomiast większość pokoju zajmuje łóżko de facto. Miejsca tam za bardzo nie ma, żeby szafę wstawić, więc jest tylko zazwyczaj jakiś tam wieszak, gdzie można odwiesić marynarkę. A plecaki, jak ktoś podróżuje, czy walizki, no trzeba wsunąć pod łóżko. Nawet często po prostu na łóżku leży taka instrukcja, jest tam napisane, że drogi gościu, miejsce na twój bagaż znajduje się pod łóżkiem. A druga rzecz, która mnie fascynowała zawsze, to jest to, że inaczej niż na całym świecie, w Japonii trzeba dodatkowo zazwyczaj płacić za śniadanie w hotelach. I że to nie jest wcale taki standard i nie jest to oczywiste, że czasami też te hotele nie mają własnych restauracji, tylko dostajemy kuponik do jakiejś restauracji w pobliżu. Także w praktyce myślę, że bardzo duża grupa podróżujących w ogóle nie dokupuje, nie płaci ekstra pieniędzy za śniadanie hotelowe, tylko po prostu stołuje się gdzieś na mieście. No, mamy kombini, czyli takie mini supermarkety, sklepy osiedlowe, typu oczywiście sieciowe, typu 7-Eleven, Family Mart, gdzie możemy kupić nieśmiertelny zestaw śniadaniowy dla turysty, czyli onigiri, czyli kanapkę ryżową. No albo pójść po prostu gdzieś na jakiś, na jakąś wczesnoporanną zupkę, na jakąś porcję ryżu do restauracji, ponieważ też dużo bardzo w miastach jest restauracji właśnie obsługujących pracujących ludzi miast i wsi, no wsi nie, czy pracujących ludzi miast i Japończycy w domach nie jedzą, no bo śpieszą się do pracy, więc my też możemy z tego skorzystać i po prostu sobie takie śniadanie zjeść gdzieś na mieście, a restauracji jest dużo, więc często nie trzeba dalej niż 5 minut od hotelu odejść, żeby gdzieś na jakieś śniadanie trafić. No i to ma też tą bardzo fajną zaletę, że zazwyczaj takie śniadania będą tańsze niż to, co oferuje wam hotel. No, nie powiem, żebyśmy korzystali często z tych hotelowych śniadań, ale czasami były one fajne, a czasami były takie mocno takie sobie, więc może się też okazać, że jest taniej i że jest smaczniej. Jeśli już mowa o cenach za te dodatkowe śniadania, które zazwyczaj zamawia się bezpośrednio przy zameldowaniu, bo może jeszcze zanim przejdę do tych śniadań, to powiemy, że w Japonii dosyć popularną sytuacją jest to, że za pobyt w hotelu płacimy z góry, więc przychodzimy do recepcji, wspominamy, że mamy rezerwację hotelową. Dobrze jest powiedzieć to po japońsku, ale w wielu hotelach jakoś sobie też damy radę z angielskim. Zawsze można też pokazać wydrukowane potwierdzenie, czy z Booking.com, czy z jakiegoś innego serwisu. I tutaj taki tip, jeżeli nie jesteście pewni, że hotel ma obsługę w języku angielskim, bo to nie zawsze jest standard, to na przykład Booking.com daje taką opcję, że można przełączyć sobie język i wydrukować potwierdzenie rezerwacji po japońsku, z czego
kilkukrotnie dla świętego spokoju korzystałam, żeby ci pracownicy, jak już dostaną tą kartkę z rezerwacją po japońsku, spokojnie sobie tam wszystko wypełnili. Podchodzimy do tej recepcji, oświadczamy, że mamy rezerwację i w tym momencie trzeba dać paszport do zeskanowania. Proszę się tym nie martwić, jeżeli o to poproszą, jest to normalne. A także właśnie odpowiedzieć, czy chcemy dodatkowo wykupić śniadanie. Może się zdarzyć, że jeżeli tego nie zaznaczymy, zwłaszcza w tych lepszych hotelach, że doliczą nam je wtedy z automatu. Natomiast w tych troszeczkę tańszych zdarza się, że pytają, czy chcemy wykupić. Ile kosztuje takie śniadanie? W tańszych hotelach to śniadanie kosztuje około 500 jenów, czyli 15 zł. I to jest bardzo dobra opcja cenowa. W tych droższych może kosztować 1000 albo 2000 jenów. No właśnie, jak już to jest 1000 jenów, to pewnie za tą kwotę też możecie zjeść na mieście. Możecie zjeść na mieście, natomiast raz czy dwa można z takiej opcji skorzystać, ponieważ w wielu tych hotelach oprócz tradycyjnego kontynentalnego śniadania, bo ono jak najbardziej jest dostępne. I to miałem na myśli, mówiąc takie sobie śniadanie. Ale w wielu pojawia się na szczęście też bufet japoński, gdzie mamy do wyboru bardzo wiele pikli, różnego rodzaju dodatki, oczywiście ryż, ciepłą zupę, zazwyczaj jest to miso shiru, czyli zupa z pasty miso, z fermentowanej soi. I bardzo często jest natto, czyli fermentowana soja, ponieważ jest ona uznana za bardzo dobre, zdrowe źródło witamin i różnych składników odżywczych. Pamiętajcie, niektórych natto na dobry początek dnia. Tak, i nam też chyba się zdarzyło, że po raz pierwszy tego natto próbowaliśmy właśnie w hotelu, w ramach tego śniadania hotelowego. Gdybyście go szukali, to on jest zapakowany w takie małe styropianowe pojemniczki. Coś jak mały jogurcik. Można się naprać, tak. Tam też są kultury bakterii. I tutaj od razu naprawdę nasza taka rada, korzystajcie z tego bufetu japońskiego, no bo można wtedy naprawdę lokalnych, dziwnych rzeczy spróbować. A śniadanie kontynentalne, no to wiadomo, no jakieś tosty i wcale niekoniecznie smaczne, no, bo chleba tam... Jeżeli podróżuje się trzeci tydzień po Japonii, można też zatęsknić za jajecznicą. Można. Można, albo za jakąś frankfurterką i sokiem pomarańczowym. Wspominałeś o tym bookingu, że właśnie często, gęsto się hotele przez booking załatwia, no bo booking też ma fajne programy. Zresztą, jeśli chcielibyście kupon taki bonusowy, chyba 50 zł, dobrze pamiętam. To zajrzyjcie do nas na bloga. Tam jest link na rejestrację z polecenia. Jeżeli jeszcze konta nie macie, macie szansę na taki bonus przez program polecający. No właśnie, bo my zaczęliśmy dzisiejszą audycję od tej informacji o tych droższych hotelach. Nie bez przyczyny, bo w Japonii jest taka fajna opcja, że jeżeli pokój nie sprzeda się i to jest wiadomo już w danym dniu, to hotelarze te pokoje wystawiają na wyprzedaż, można tak powiedzieć, czyli przeceniają je. Przeceniają je już często rano tego samego dnia lub po przekroczeniu południa mniej więcej, a jeszcze bardziej przeceniają je wieczorem. Mianowicie, kiedy wiedzą, że około 18, 19 nikt tego pokoju nie wynają, to można go naprawdę bardzo tanio na tą resztkę wieczoru wynająć. I my bardzo często korzystaliśmy z takiej opcji. To jest taki troszeczkę last minute. Zatem no, nie ma co się nastawiać, że wyszukamy takie super opcje jeszcze przed wyjazdem. Natomiast jeżeli ktoś lubi podróżować w taki sposób trochę spontaniczny albo na przykład zmienią mu się plany, to może wykorzystać tę opcję. Wystarczy wejść na przykład na Booking i tam bardzo łatwo jest znaleźć takie oferty dnia.
My z tego bardzo często korzystaliśmy nawet w ten sposób, że wybierając kierunek dalszej podróży, wsiadaliśmy po prostu w pociąg Shinkansen i jeszcze w pociągu, jeżeli udało nam się złapać internet, bo to jest bardzo dużo bardzo dużo tuneli po drodze, więc czasami jest to trudne. Mobilny internet, prawda? Można myśli kartę. Mobilny internet, tak. Albo już po wysiadce z pociągu szliśmy, to jest bardzo ważna informacja, szliśmy do poczekalni dla klientów Shinkansenu. To jest taka dosyć ekskluzywna poczekalnia, o której zresztą chyba nawet wspominaliśmy w jednym z pierwszych odcinków. Tam zawsze jest dostęp darmowy do Wi-Fi. I po prostu w tej poczekalni, popijając sobie herbatę z automatu, wyszukiwaliśmy zazwyczaj w niedalekiej odległości jakiś fajny hotel w przecenionej cenie. I zdarzało nam się naprawdę w mega luksusowych miejscach nocować za cenę niewiele wyższą od tego, co byśmy zapłacili za hostel albo za bardzo skromny hotel, czyli na przykład za 200 zł za dwie osoby. Kiedyś było jeszcze tak fajnie, że Booking miał osobną aplikację, która się nazywała Booking Tonight i tam były zgrupowane te wszystkie super oferty. Tej aplikacji już teraz nie ma. Korzystając z tej podstawowej aplikacji, po prostu musimy sami sobie do tych promocji dotrzeć. Niemniej no, tam są takie małe banerki po prostu, że to jest przecena i łatwo takie oferty odnaleźć. Dlaczego warto na takie oferty polować? Naprawdę można zanocować w super miejscach i nam przytrafiały się takie okazje, że na przykład nocowaliśmy na wieżowcu bardzo wysoko na jakimś, nie wiem, 15 piętrze, a jeszcze kilka pięter wyżej była łaźnia z dostępem do gorącego źródła i można było sobie w ramach pobytu w hotelu po prostu skorzystać z wypasionego spa. I to wszystko za te pieniądze, co normalnie byśmy wydali bez żadnej takiej promocji na noc. Tak, po prostu troszeczkę wyższej jakości. Teraz ja pamiętam też taki hotel, który był mega designerski i jedną z takich zaskakujących rzeczy było to, że prysznic w hotelowym pokoju był z widokiem, z panoramicznym oknem na skyline miejski, więc biorąc prysznic można było sobie oglądać nocną panoramę miasta. To było chyba nawet w Kagoshimie. Tak. Ja nie wiem, czy inni mogli oglądać nas pod prysznicem w tym czasie, czy te okna były jakoś specjalnie zabezpieczone jakąś folią, która nie pozwalała innym patrzeć do środka, ale nie przejmowaliśmy się. Ale były rolety tam, pamiętam też, jak ktoś naprawdę mógł się poczuć nieswojo, to mógł sobie skorzystać z tych rolet. Tak, jeszcze nadal tutaj kontynuując ten wątek bookingu, no booking czasami ma jednak też takie swoje ciemniejsze strony. Musicie wiedzieć o tym, że większość rezerwacji, które robicie na bookingu, w szczególności właśnie jeżeli to są mniejsze hotele, jakieś bardziej budżetowe, nie mają swojego własnego systemu do rezerwacji. Działa to tak, że booking wysyła tym właścicielom hoteli maile. Po prostu jak wy rezerwujecie na bookingu ofertę w danym hotelu, to właściciel tego hotelu czy recepcjonista tego hotelu dostaje maila, że wy chcecie tam zanocować. No i zdarzyło nam się i z tego, co czytaliśmy na naszej grupie, też zdarzyło się nie tylko nam, no, że gdzieś ten mail po prostu się zagubił. Nie wiem, czy w spamie wylądował, czy ktoś na recepcji tego maila nie wydrukował. No i okazało się, że przyjeżdżaliśmy na recepcję, szliśmy i okazało się, że no nie mamy państwa rezerwacji, nie mamy państwa nazwiska. No i tutaj różnie z tego problemu się różne hotele starały wybrnąć. No, zdarzyło nam się też tak, że hotel nie chciał wybrnąć z problemu, powiedział, że nie ma rezerwacji. No i co? I nie mogliśmy nic z tym zrobić. Ale no warto to też mieć na uwadze, że właśnie jeśli chodzi o takie bardziej budżetowe hoteliki, to jest ten pewien stopień niepewności tutaj związany z robieniem rezerwacji. I nam
I innym osobom zdarzało się właśnie, że te rezerwacje nie do końca grały. I jeszcze drugi taki temat, który też, którym warto się, myślę, warto być świadomym, warto być zainteresowanym, to to, że wysyłając te maile booking do hoteli, wysyłając te maile, również w tych mailach zapisuję numer naszej karty kredytowej, tak żeby recepcjonista mógł sobie ten numer wbić u siebie na terminalu i pobrać po prostu pieniążki, należność za noc. No i tutaj też no, jest to pewne ryzyko, prawda, że jeżeli gdzieś tam na recepcji te kartki z tymi rezerwacjami się walają, no to jest tam też nasz numer karty i no, sporadycznie mogą się zdarzyć sytuacje, że nasza karta może gdzieś tam trafić w niepowołane ręce, dlatego tutaj też warto zawsze mieć możliwość zastrzeżenia takiej karty, czy mieć taką kartę typu Revolut, która jest sparowana z aplikacją. Jeżeli jakiekolwiek pieniądze z tej karty wam schodzą, to od razu to widzicie. Czy jest jeszcze jedna dosyć kłopotliwa sprawa z tymi małymi hotelami, budżetowymi zwłaszcza. Bardzo często recepcja nie posługuje się w dobrze komunikacyjnym rozumieniu tego słowa językiem angielskim. I ta sytuacja, o której Konrad wspominał, gdzie przyszliśmy i okazało się, że nie został przeczytany mail. Ja sobie chyba teraz przypominam, po prostu ten pan go nie przeczytał, ponieważ nie było wnuczki akurat w pobliżu, a mail przyszedł po angielsku. I ten pan po prostu zignorował ten problem. No, niestety z Japończykami trochę jest tak, że jak jest jakiś problem, którego oni nie potrafią rozwiązać za pomocą znanego rozwiązania, to zdarza im się ignorować trochę te problemy. Ja wiem, że dla niektórych to może być szok, ale niestety tak bywa. Może też się zdarzyć tak, że tu mam takie doświadczenia chyba tylko i wyłącznie z Osaki, gdzie hotelarzom mam wrażenie w okolicach Nambe, czyli tej najbardziej atrakcyjnej dzielnicy, gdzie znajduje się ulica Dotonbori i to największe skupisko neonów. Troszkę tym hotelarzom tam się poprzewracało w głowach i może się zdarzyć, że w tych budżetowych hotelikach wcale nie jest zbyt czysto, albo że przyjdziecie do hotelu, którym tak naprawdę trwa remont. Ale to jest właśnie specyfika Osaki. Nigdzie podróżując po całej Japonii nie spotkaliśmy tak z czymś takim. W Osace naprawdę, no, tak jak mówią, że warszawiacy to kombinatorzy. No to można powiedzieć o Japończykach, że mieszkańcy Dotonbori to straszni kombinatorzy. Oni potrafią jeden pokój na cztery podzielić, żeby to opchnąć jako noc w hostelu. Tak, zdarzyło nam się nocować w takim hotelu, gdzie po prostu między dwoma łóżkami była postawiona dykta. I to były osobne pokoje, to było listowane na pokoje. Jako osobny pokój. Na szczęście w naszym przypadku w sąsiednim pokoju za dyktą spali nasi przyjaciele, więc jakoś to przeżyliśmy. Zresztą mogliśmy sobie przez dziurę pod dachem podawać przedmioty. Albo rozmawiać, tak. Ale mamy bardzo złe wspomnienia, jeżeli chodzi o Osakę i o Dotonbori. Więc jeżeli będziecie szukali noclegu w Osace, jeśli w ogóle będziecie szukali noclegu w Osace, bo raczej nie polecamy, to jedyne dobre opinie słyszeliśmy tak naprawdę o oddalonych od centrum hotelach, czyli za stacją Umeda i dalej w kierunku stacji Shinkansenów, bo trzeba wiedzieć, że ta główna stacja, na której zatrzymują się Shinkanseny, czyli Shin Osaka, znajduje się poza centrum i trzeba z pół godziny dojechać metrem. Więc w tamtych okolicach Shin Osaki podobno są bardzo fajne i niedrogie i czyste i w ogóle takie jak trzeba, jak w całej Japonii hotele. Że niech natomiast was nie skusi docowanie w całym, samym centrum nocnego życia. My robiliśmy to 3 razy i tylko chyba 3 albo 4 i chyba tylko raz było w miarę okej. Okay. Więcej chyba nie podejmiemy ryzyka, bo o wiele przyjemniej dla nas jest po prostu nocować w Kyoto, które jest oddalone od Osaki Shinkansenem 15-20 minut.
40-50 minut pod miejskim pociągiem. Tutaj wraca temat JR Passa, prawda? Czyli jak mamy te abonament na pociągi, to możemy sobie spokojnie tak nocować w Kyoto, które jest 10 minut z drogi stąd. A wróćmy jeszcze do tego, że mówiłeś, że te małe hoteliki albo bardziej budżetowe opcje są mniej, jakby ta ich jakość jest mniej powtarzalna. To jest też powód, dlaczego od dłuższego czasu raczej korzystamy z tak zwanych hoteli łańcuszkowych. To jest dosłowne tłumaczenie terminu japońskiego chain hotelu, czyli od angielskiego chain łańcuch. I od angielskiego hotelów sieciowych. To jest coś niesamowitego, ale po prostu pokoje i hotele konkretnej sieci są po prostu identyczne. Ja miałam taką sytuację, że spałam właściwie 2-3 noce w jednym hotelu w Kyoto, a potem przeniosłam się do hotelu w Tokio, tej samej sieci i właściwie rano się wymeldowałam z jednego pokoju i wieczorem weszłam do po prostu identycznego pokoju i miałam takie straszne uczucie déjà vu, jakby w ogóle coś mi się w głowie naprawdę przestawiło. Tam wszystko było identycznie. Co do centymetra, ustawienie mebli, kolory tkanin, ułożenie poszczególnych elementów, nawet na biurku, karteczek wszystkiego, czy przyborów toaletowych. To jest po prostu, to jest coś niesamowitego. To jest tak niesamowita powtarzalność i za tą jakość no, lubimy te hotele łańcuszkowe. Ja mam taką swoją ulubioną sieć, nazywa się Toyoko Inn. To są naprawdę kompaktowe pokoje i to właśnie w nich na łóżku pojawia się ta kartka o tym, żeby nasz wspaniały wielki bagaż schować pod łóżkiem. I co jest dla mnie fascynującego w tych hotelach, bo Konrad wspomniał o tym, że jest ta kompaktowość i że są te śniadania, ale dla mnie ta kompaktowość przede wszystkim objawia się w łazience, która się znajduje w tych hotelikach. W Warszawie powstaje hotel, który można by próbować przyrównać do hotelu takiego właśnie kompaktowego, gdzie cały ten element, czy całe pomieszczenie przeznaczone dla jednego gościa, to jest mały pokój i w jego rogu jest umieszczona łazienka. Ale uwierzcie mi, ta łazienka, która w tym hotelu będzie do dyspozycji, bo akurat miałam przyjemność być tam na budowie. Gdzie jest ten hotel? Ten hotel znajduje się naprzeciwko Muzeum Fryderyka Chopina, tam zaraz blisko Tamki, blisko Jattaramy. Tak wtrącę przy okazji. Jeszcze nie powstał, czy jest już na wykończeniu, jeszcze nie został oddany do użytku, ale będzie to na pewno fajna opcja, kilkaset pokoi dosyć budżetowych dla osób przyjeżdżających do Warszawy. Wreszcie będziemy mieli gdzie uczciwie polecać znajomym nocleg. No właśnie, oni tam też zastosowali te moduły słynne japońskie, prawda? Tak, że Japończycy w hotelach czy w domach umieszczają po prostu takie moduły, no nie chcę powiedzieć, że jak toj, ale generalnie odlane z plastiku, jakiegoś tam rodzaju plastiku żywicy i to są takie gotowe całe kabiny. To są gotowe łazienki, w których są takie wyoblenia przystosowane do tego, żeby w jednym wyobleniu znajdowała się umywalka, a w drugim wanna i jest oczywiście zamontowana ta super wypasiona toaleta z funkcjami. I ta łazienka jest tak malutka, że ja nie wiem, to jest chyba jakieś, co tam może być, nie wiem, 1,20 m na 1,5 m, coś w tym stylu. Konrad kiedyś robił zdjęcie tej łazienki z góry. Poszukamy jej, żeby wam pokazać. W każdym razie ja nie byłam w stanie tam całkowicie wyprostować nóg w wannie, aczkolwiek jak na potrzeby podróżowania i zatrzymywania się w kolejnych miejscach bardzo wystarczająco. No i zawsze też jest prysznic, prawda? Bo taką też japońską tradycją jest to, że przed wejściem do wanny bierzemy prysznic, bo żeby jakby tutaj nie marnować wody, to często historycznie było tak, że z wanny korzystała cała rodzina, więc żeby tam poszczególni członkowie rodziny nie kąpali się w zupie, to też tradycyjnie zanim skorzystamy z wanny,
U Japończyków normalne jest to, że najpierw trzeba wziąć prysznic. W domach tych rodzinnych to nie zawsze był ten prysznic. To było tak, że kobiety, które się kąpały i po starszych osobach, i po dzieciach, najniższą pozycję miały, no to niestety się kąpały w tej zupie. No, no tak, kąpiel w rysołku ma jakiś też urok. Ale współcześnie już te prysznice są wszędzie. Dobrze, czyli mamy omówione hotele bardziej klasyczne, przypominające te hotele w Europie czy na Zachodzie. Mamy omówione hotele łańcuszkowe, tudzież sieciowe, te super kompaktowe. Ja myślę, że powinniśmy teraz przejść do tematu, co jeżeli nie stać mnie na hotele. No właśnie, teraz będą te troszeczkę tańsze opcje. Zdarzało nam się naprawdę w różnych warunkach nocować, między innymi w tak zwanych hosteru, czyli w hostelach. I te hostele bywały różne. Niektóre bardziej takie na modułę naszą zachodnią, czyli pokoik z wykładziną, w środku łóżko piętrowe, ale też wiele z nich ma opcję pokoiku, bo trudno to nazwać pokojem, w stylu japońskim, czyli nie wiem, 2-3 metry kwadratowe podłogi włożonej tatami i czasami jest to naprawdę oszukany, nie podwójny, ale taki pseudopodwójny futon, czyli miękki materac, który się rozkłada i się na tym śpi. Zwyczaj wygodne w ogóle, bo tak na pierwszy rzut oka to jak futony się w ogóle, słuchajcie, trzyma w szafach i też bardzo często, jak byście gościli u kogoś, u jakiegoś Japończyka czy osoby, która mieszka w Japonii, to zobaczycie, że ona ma w szafie na górze, gdzieś tam na półce na samej górze, zrolowany po prostu taki materac, bo to jest standardowy, tradycyjny, podstawowy przyrząd do spania. Taki ekstra futon też często w domu się znajduje, po prostu, żeby mógł się tam wyspać na nim gość, prawda? Czyli jeżeli ktoś gości w domu japońskim, no to taki futon ekstra pewnie się znajdzie. Ale też właśnie w tych hostelach, w tych małych budżetowych hostelach zazwyczaj nie będziemy mieć łóżek, tylko będziemy właśnie spać na futonie. I ten futon, tak jak jest zrolowany w tej szafie, to tak wygląda zupełnie niepozornie. Ale po rozwinięciu okazuje się, i po spędzeniu nocy na tym, okazuje się, że wcale się nie śpi na podłodze. Śpi się całkiem wygodnie na takim futonie. To może być tylko pewna niedogodność dla bardzo, bardzo wysokich osób, bo czasami tak, te futony skrojone są dla nich za krótkie. Tak, I co? I my żeśmy w takim pokoiku nocowali. Ja naprawdę nie przesadzam teraz, że ten pokój miał wszystkiego może 5 metrów kwadratowych, bo to były jeden futon na drugim, który się po prostu zdejmowało i kładło obok, czyli tak naprawdę na szerokość żeśmy spali łóżka podwójnego. I oprócz tego była malusieńka wnęka na buty, taka obniżona jakby część i tam można było też zostawić plecak. No i był też przymocowany do ściany telewizor. I taki pokój, ja nawet mam zanotowany, najtaniej kupiliśmy za 3,5 tysiąca jenów. I to jest chyba, nie, przepraszam, najtaniej za 3 tysiące, ale to był już naprawdę bardzo, bardzo skromne warunki. Oczywiście łazienka w takim przypadku już jest na zewnątrz. I te 3 tysiące jenów to był naprawdę taki top low cost, który żeśmy zapłacili. I nawet tak jak Japończykom mówiliśmy, że znaleźliśmy taki hotelik, to oni się dziwili, bo tak spodziewali się, że to będzie 4-4,5 tysiąca raczej. Natomiast jeżeli nam nie zależy na tych warunkach i na przykład chcemy tylko zrzucić plecaki na noc, przespać się, wykąpać się, nie przeszkadza nam to, że prysznic jest taki na korytarzu dla wszystkich, to naprawdę jest to spoko opcja, bo przecież nie wybieramy się do tej Japonii po to, żeby wylegiwać się w jakichś luksusowych hotelach. Chociaż i takie opcje można znaleźć i wcale niedrogo, tylko nie
nie w centrach miast, że tak powiem. Ja pamiętam, że hitem takiego hotelu, bardzo hostelu właściwie, takiego bardzo taniego, były drzwi, które miały wysokość 1,70 m. 1,75 m, więc już przechodząc musiałem pamiętać, żeby sobie w głowę nie przywalić. Także ten, a propos tych wymiarów takich, które są bardzo kompaktowe, mi się przypomniało. A jeszcze druga taka kwestia, to że w tych budżetowych właśnie hostelach, w szczególności na Honsiu, czyli właśnie Tokio i okolice, często zdarza się, że no, czuć troszeczkę stęchliznę w tych pokojach, bo klimat jest taki w Japonii, że tam bardzo często pada, bardzo dużo tych opadów jest, a budynki też budowane są w taki sposób, żeby no, łatwo było je odbudować, jeżeli trzęsie ziemi tam zbierze z żniwa, więc budowane są z bardzo lekkich komponentów. No i niestety pochodną tego jest to, że no, czasami troszeczkę te pokoje, szczególnie jeżeli mamy sezon taki, że jest deszczowo, no to czuć jest troszeczkę tego zapachu z tych listy. I szczególnie wtedy, jeżeli jest ta dla wielu wymarzona mata tatami na podłodze, bo to jednak jest pleciona słoma. A też możesz zamknąć. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo za zamoczenie maty, w ogóle trzeba uważać, żeby nie wchodzić, broń Boże, na nią butami. No może mogą być reperkusje. Nam na szczęście nic takiego się nie przydarzyło, ale za zniszczone tatami mogą pociągnąć nas do odpowiedzialności finansowej. No tak, lepiej, no ale to jest standardowa rzecz, prawda, że jeżeli gdzieś nocujemy w hostelu, hotelu, gdziekolwiek, no to trzeba uważać, żeby niczego nie zniszczyć, no bo pamiętajcie, że zostawiamy paszporty, swoje dane, nie dlatego, że rząd japoński potrzebuje śledzić, ilu turystów nocuje w jakich hotelach, ale właśnie dlatego, że ci hotelarze się zabezpieczają przed jakimś tam aktem wandalizmu i no, nie jesteśmy anonimowi, prawda, więc opuszczajmy nasze noclegi w takim stanie, jak je zastaliśmy, albo jeszcze wysprzątane i futony zwijamy i wkładamy do szafy. Natomiast jeżeli chodzi o te ceny, 3000 jenów, czyli no około 120-130 zł, to wydaje się sporo, zwłaszcza jeżeli mamy no troszeczkę w wyższych cenach już jednak pokoje z łazienką w sieciówkach. Natomiast jeżeli się pojedzie poza, tak jak Konrad powiedział, te duże aglomeracje, jesteśmy w mniejszych miejscowościach, no to za te same pieniądze możemy całkiem spory taki pokój w stylu japońskim dostać. Natomiast jeżeli dysponujemy trochę większą ilością gotówki, i właśnie to jest też bardzo ważne, Konrad wspominał o tym, że w systemach tych różnych internetowych rezerwacji my podajemy dane naszych kart kredytowych, ale w Japonii bardzo wiele hoteli, tutaj też jest przewaga tych łańcuszkowych sieciówek, że one mają to uporządkowane i że jest u nich możliwość płacenia kartą. Natomiast bardzo wiele hoteli, zwłaszcza tych małych, nie ma możliwości przyjmowania zapłaty za hotel za pomocą kart czy płatniczych, czy kredytowych, czy jakichś innych. Mimo tego, że podajemy te dane w bookingu, one są po to, żeby gdyby coś się stało, to system po prostu hotelarzowi zapłaci za nas. Na przykład jeżeli się nie pojawimy w ogóle, albo że zostaną te pieniądze ściągnięte z naszej karty, a potem przekazane temu hotelarzowi. On sam tego nie może zrobić. Natomiast może się zdarzyć tak, że po prostu hotel przyjmuje tylko i wyłącznie gotówkę, tylko i wyłącznie jeny. Zatem warto jest mieć zawsze na zapas gotówkę. I to dotyczy nie tylko hoteli, ale też często rano gdzieś na jakiś pociąg czy autobus może się okazać, że nie ma automatu. Zwłaszcza jeżeli to jest jakaś taka podmiejska kolejka klasyczna albo tym bardziej w autobusie, gdzie trzeba monetkami odliczoną kwotą zapłacić. I jeszcze jakieś 1000 jenów można rozmienić na monety. Są takie rozmieniarki, ale jeżeli są większe kwoty, to może być z tym kłopot. Więc warto mieć tą gotówkę przy sobie. No i jeżeli mamy nadmiar tej gotówki, to możemy zafundować sobie trochę większą taką przyjemność, bo
Wydaje mi się, że nawet jeżeli idziemy skrajnie budżetowo do tej Japonii, to taki jeden albo dwa noclegi troszeczkę bardziej wypasione warto sobie zapewnić dla przeżyć. I gdzie te noclegi warto robić? Warto, żeby to były te tradycyjne, eleganckie, starodawne hotele, które się nazywają... No właśnie, bo my tutaj gadamy sobie o hostelach, gadamy sobie o hotelach, gadamy sobie o jakichś tam nocowaniach, opcjach zupełnie oficjalnych i zupełnie takich standardowych, które można spotkać wszędzie na świecie. Ale przecież większość osób, które jedzie do Japonii, oglądały Kurosawę, albo przynajmniej oglądały jakieś nowoczesne też filmy japońskie, albo oglądały chociażby Kill Billa. I to, co nam się niezaprzeczalnie z Japonią kojarzy, to są przecież te maty, prawda, tatami. I to są te piękne, papierowe przegrody, suwane drzwi, ciągnięci, tak. I te właśnie tradycyjne, takie mega, mega stare, klimatyczne hotele, w których też można się zatrzymać. I właśnie przejeżdżamy sobie do Japonii i nocujemy sobie w takim pokoju hotelowym, w którym mieści się praktycznie tylko łóżko, 2,5 metra, prawda, i jakaś mega mała, modułowa łazienka w rogu. Ale gdzieś tam tęsknimy za tym przeżyciem właśnie. Kurczę, jesteśmy w Japonii. Gdzie do cholery są te piękne właśnie miejsca z matami, z tymi papierowymi drzwiami? My chcemy takich doświadczeń zaznać, prawda? I właśnie takich doświadczeń dostąpicie w hotelu typu Ryokan, gdzie prawie zawsze znajdziecie też wewnętrzny ogród, taki bardzo, bardzo klasyczny, z jakąś fontanną, gdzie bardzo często w ramach tego hotelu macie dostęp do łaźni Sento, a jeżeli w regionie są gorące źródła, bardzo często są gorące źródła, to będzie to nawet tak zwany onsen. Tak, i tutaj też przypomina mi się pytanie, które na grupie było dosyć niedawno. Koleżanka pytała, czy jest taka opcja, żeby nocować w Ryokanie i żeby właśnie łaźnia była koedukacyjna, czy żeby można było się wykąpać, nie wiem, no pewnie chodziło o parę, prawda, z mężem narzeczonym, czy coś w tym rodzaju. No i tutaj niestety jest tak, że Japonia jest bardzo tradycyjna pod tym względem i bardzo konserwatywna, więc jeżeli mamy takie właśnie nawet wspólne łaźnie, gdzie kąpiemy się w dużych takich zbiornikach, no to są one podzielone, są one posegregowane albo na damskie i męskie, albo jeżeli to są małe miejsca, bo też nam się coś takiego zdarzało, no to zwyczajnie są damskie i męskie godziny, czyli jest napisane, jest po prostu rozpiska, jest napisane, że od tej do tej mogą korzystać z łaźni faceci, od tej do tej mogą korzystać kobitki i wszyscy się do tego stosują. Na szczęście istnieją opcje, żeby wynająć taki prywatny pokój w tych bardziej wypasionych onsenach, albo większych przede wszystkim. My korzystaliśmy z takiej opcji, wynajęliśmy sobie po prostu prywatne pomieszczenie z prywatną drewnianą wanną. Ale to już raczej nie w Ryokanie, prawda? Tylko w onsenach takich to, już tak, dowolno stojących. Tak, to było już w konkretnym w Ryokanach to zazwyczaj jest jeden onsen, nie będzie jakiś mega wypasiony, pewnie będzie tam dwie czy trzy takie duże wanny, może czasami jedna albo dwie, ale nadal właśnie jeśli chcielibyście się wykąpać wspólnie, no to nie ma takiej opcji. Japończycy są bardzo pruderyjni. Znamy kilka miejsc, gdzie są koedukacyjne Myślę, miejsca, że o tych onsenach to wanny. W ogóle powinniśmy zrobić osobny odcinek. Tak, ale to zazwyczaj były już takie bardziej w stylu parku wodnego niż tradycyjnego onsenu, więc można się pokąpać razem, ale mniejsza wtedy szansa jest na tą tradycyjność. Ale o onsenach opowiemy w oddzielnym odcinku. No dobrze, wracając do tych ryokanów, słuchajcie, ryokany są bardzo różne. Są takie, oczywiście najbardziej przez nas pożądane, są takie mega stare i jest spora grupa takich ryokanów właśnie starych, dosyć małych, no, zawierających kilkanaście pokojów, powiedzmy. Czasami są takie, gdzie jest 6 tych pokojów, malutkie.
I teraz są oczywiście nowoczesne, czyli nowoczesne jakieś budowle, które są po prostu zrobione w stylu ryokan, czyli jakiś taki ekskluzywny hotel, można powiedzieć spa, gdzie są dodatkowe właśnie udogodnienia. Ja widziałem takie ryokany, gdzie na przykład do pokoju przynależał ogród zewnętrzny, taras, w którym właśnie się też znajdowała wielka wanna, prawda? Czyli taki rotenbura, można powiedzieć. Także też tutaj, jeżeli chodzi o te ryokany, to mamy pełen przekrój możliwości, w zależności od tego, czy chcemy wydać bardzo dużo, czy chcemy wydać stosunkowo mało, bo jesteśmy na wyjeździe budżetowym, to możemy wybierać bardzo, bardzo różne przybytki. Tutaj jeszcze też taką podpowiedź Wam dam. Jeżeli macie możliwość skorzystania z tego, żeby ktoś w Japonii na miejscu albo ewentualnie nawet teraz jakiś znajomy Japończyk zrobił Wam rezerwację mailowo, to bardzo warto z tego skorzystać, ponieważ do wielu takich hoteli tradycyjnych, zwłaszcza tych średnio budżetowych, jest niestety taka niepisana reguła, że niekoniecznie chcą przyjmować jako gości obcokrajowców. Tak, ponieważ hotel jest w stylu bardzo tradycyjnym, również obsługa jest tradycyjna, czytaj po japońsku. A chodzi też o to, że bardzo często Japończycy obawiają się, że obcokrajowcy nie będą umieli się odpowiednio zachować, że rozpędzą się i wejdą w butach na teren hotelu, że rozpędzą się i nie zdejmą kapci, wchodząc albo wychodząc na tatami. Albo gorzej, wyjdą czy na korytarz, czy na tatami w kapciach łazienkowych. Bo to jest jeszcze taka jedna informacja i to bardzo często się pojawia właśnie w ryokanach, ale też w hostelach niestety też, że do łazienki należy wejść w specjalnych kapciach. Te kapcie często są, no niefajne są, no są z dermy. Albo gumowe, z kaczuszką. Albo gumowe. Często jest tak, że są czerwone albo różowe gumiaki dla pań, a niebieskie albo zielone dla panów. Jedne i drugie z Hello Kitty. Tak, może się tak zdarzyć. Ja niestety z tymi kapciami spotkałam się też w bardzo, bardzo ekskluzywnej restauracji, naprawdę wypasionej, ekskluzywnej, tradycyjnej restauracji, która ma ponad 100 lat w Tokio, w Asakusie. I no nie ma wyjścia. No słuchajcie, no trzeba te kapcie założyć na nogi. No trzeba te kapcie założyć na nogi i iść w nich do toalety albo do łaźni. To jest przykra rzecz. Niestety można sobie jakoś zainfekować te stopy, dlatego kolejny tip: weźcie ze sobą do Japonii jakieś spreje albo żele antybakteryjne, żeby móc sobie te stopy przecierać. Wiem, że to jest niefajne, ale no to jest od dobrego serca porada, jeżeli chodzi o te rzeczy. No i nawet w tych ekskluzywnych ryokanach i w tych skromniejszych może się Wam to przydarzyć. Jest to niestety taki ich obyczaj. Ale o czym ja tu jeszcze miałam mówić? Boją się Japończycy tego, że nie będziemy umieli zachować się w tych hotelach. I dlatego może się zdarzyć tak, że jeżeli Wy z polskiego czy tam nawet gmailowego maila napiszecie wiadomość po angielsku, to nie odpowiedzą Wam w ogóle albo odpowiedzą, że nie ma miejsc. Może się zdarzyć, że sprawdzacie konkretny, polecany Wam przez kogoś hotel na booking.com, no i absolutnie nie ma miejsc, nie ma w ogóle, nie ma wolnych pokoi, wszystko zajęte. Po czym okazuje się, że jak wchodzicie na stronę japońską, no to bardzo dużo jest wolnych pokoi. I nie ma problemu, żeby sobie zarezerwować to. I jeżeli ktoś Wam pomoże to zrobić, to już kiedy przyjdziecie do tego hotelu, to oczywiście nikt Was nie odprawi z kwitkiem. Natomiast gdybyście weszli tam z ulicy i chcieli zrobić rezerwację, no to możecie się odbić niestety od recepcji. Co gorzej, no to jest dosyć
dosyć przykra sprawa, ale czasami no, może się to wam przetarzyć też w restauracji. W wielu japońskich klasycznych restauracjach powiedzą wam przy pustej sali, którą wszyscy widzą, że jest po prostu komplet i że wszędzie jest zrobiona rezerwacja i nie ma miejsca. I trzeba się z tym liczyć i trzeba się na to nastawić i po prostu nie przejmować się tym. Dlatego jeżeli macie jakąś opcję i nawet możecie, słuchajcie, poprosić czasami kogoś w poprzednim hotelu, w którym nocowaliście, jeżeli jest bardziej jakaś osoba wygadana na recepcji, bardziej sympatyczna, to możecie tą osobę poprosić, żeby wam zrobiła rezerwację już na następne miejsce, do którego się wybieracie. To jest naprawdę bardzo, bardzo pomocna sprawa. Tak. Dobrze. Ale jeszcze nie powiedzieliśmy o najtańszych opcjach. No właśnie. Czyli mamy już tak. Hotele tradycyjne, hotele standardowe, hostele. No, jeszcze nie powiedzieliśmy o noclegach za 0 zł. A nie. Jeszcze po drodze mamy parę rzeczy. Słuchajcie, no może tak być, że przychodzicie do tego hotelu, okazuje się, że nie ma dla was miejsca. No i co tu zrobić? No czasami okaże się, że może gdzieś tam mają jakiś inny hotel, gdzieś zaprzyjaźniony i wtedy was przeprowadzą przez ulicę i tam was zakwaterują. Nam się tak zdarzyło na Yakushimie i tak naprawdę trafiliśmy do o wiele fajniejszego miejsca niż wstępnie sobie wybraliśmy. Tego miejsca w ogóle nie było w ofercie bookingowej czy jakiejś takiej internetowej. Nocowaliśmy wtedy naprawdę wypasionym japońskim ryokanie, gdzie mieliśmy ogromny pokój. Właśnie to jest rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że czasami w tych tradycyjnych takich bardzo japońskich miejscach nie zdziwicie się, że się drzwi nie zamykają. Znaczy w sensie nie zamykają się na klucz. Że nie zostaniecie ani żadnej kłódki, ani bo nie, ma nie ma w ogóle zamku, nie ma nic takiego, ale to jest trochę tak, jak wam wspominałem o tych kartach, prawda, że karty, numery kart są wysyłane i że sporadycznie się kłopoty z tym wiążą. A dlaczego sporadycznie? No tak samo dlatego nie ma zamków w domach japońskich, prawda, że tam własność nasza jest święta. Nikt z Japończyków nie pomyśli, żeby nam coś zabrać z domu, z naszego pokoju hotelowego, w związku z czym w ogóle nie ma potrzeby zamykać tego. Dla nas to będzie szok kulturowy, ale jak będziecie w Japonii, to zobaczycie, że faktycznie możecie, dla mnie to był szok, kiedy byłem pierwszy raz w Japonii, na przykład robiłem zdjęcia, trzymałem 10 kilo sprzętu na plecach i po tygodniu zorientowałem się, że mogę ten plecak sobie postawić i nawet może gdzieś leżeć 20 kroków ode mnie przy jakiejś ławeczce i absolutnie nikt nie będzie się tym interesował i nikt mi tego plecaka nie zabierze, ani nawet nie będzie zaglądał do środka. No bo to jest, słuchajcie, Japonia. To jest troszeczkę inaczej niż u nas. To jest zupełnie inne podejście do własności. Komu przez myśl nie przechodzi to, żeby sięgnąć po cudzą własność, ale to w wielu zaawansowanych krajach azjatyckich. Ja myślałam, że jestem przyczajona do tego, ale ostatnio jak byliśmy w Seulu, przeżyłam naprawdę duży szok, bo chłopak zostawił odblokowany laptop i telefon w Starbucksie, poszedł do łazienki i po prostu nikt nie podszedł, nie ruszył. Tak, to ja też czytałem o tym, że w Japonii w Starbucksach, które nadal są bardzo hipsterskie, tam jest taka tradycja, że właśnie jak chce się zająć miejsce sobie, to iść po kawę, to się zostawia tam laptopa otwartego i nikt inny nie usiądzie. I jak u nas się po prostu na krzesło zarzuca kurtkę, tak tam się zostawia otwartego laptopa. No dobrze, ale za bardzo się oddaliśmy tak, z tego tematu. Wróćmy do tych rynk. Dlaczego o tym powiedziałam, że może się zdarzyć, że faktycznie coś z tym noclegiem nie wypali i rozłożą ręce i powiedzą, no nie mamy dla was tego pokoju. I co wtedy? Jest godzina późna. Przyjechaliście do miasta nowego, jeszcze w ogóle w topografii się nie orientowaliście. No i co wtedy zrobić? No już albo jest jeszcze jakaś, nie wiem, szansa właśnie złapać jakąś ostatnią promocję na bookingu, ale no jeżeli jest to powiedzmy, nie wiem, godzina, nie wiem, no 11, no to bywa z tym trudno. A jeżeli jest 11, to też średnio wam się chce płacić pełną jakąś tam
może nie pełną, ale powiedzmy określoną kwotę za to, że jesteście jedną godzinę do północy, tak, w tym hotelu. I co wtedy można zrobić? No to są takie różne dziwne sposoby na przebidowanie nocy. Jednym z nich oczywiście jest ten hotel kapsułkowy, o którym odcinek trzeci, zapraszamy do przesłuchania. W poprzednim odcinku. To jest mini odcinek trzeci, 15 minut, więc go otworzycie bardzo szybko. Możecie tam iść i zaraz wrócić odsłuchać do nas. Teraz i wrócić. No to jest jeszcze, powiem wam, że jest jeszcze jedna, nawet kilka nawet właściwie opcji. Nawet zdradzałaś w tym odcinku. Tak, podpowiadałam, o czym będę dzisiaj mówić troszeczkę, bo słuchajcie, są specjalne kafejki, tak zwane kafejki internetowe, w których jest trochę inaczej niż to, co my... Nie zmyli. Właśnie, kafejka nie zmyli, chociaż jest tam kawa jak najbardziej. Internet. Czyli wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza, ale nie jest to tak, jak my pamiętamy z lat 90. czy początku lat 2000., że było pomieszczenie, biurko przy biurku. Krzesła stoją komputery. Zabrane stare z podstawówki i wszyscy ciorają w Counter-Strike. Pamiętam to. Albo na Irucu siedzą. Nie, to ja byłam. W każdym razie te hotele są podzielone na kubiki. Te kubiki są nawet całkiem szczelne. Niektóre to są po prostu zamknięte, malusieńkie pomieszczenia, w których znajduje się super wypasiony, wygodny fotel i super wypasiony monitor. I faktycznie można tam całą noc grać z tego Counter-Strike'a. Nie wiem, co teraz się gra. No w jakieś inne wypasione gry. Myślę, że nie ma co drążyć tematu, bo byśmy z tego odcinek zrobili, w co można grać. Dokładnie. Więc można tam pograć, można poglądać jakieś wideo, YouTube'a i tak dalej. Często ludzi, których fascynuje manga, są takie te kafejki tam. Często mają dosyć pokaźne biblioteki różnych mang. Dokładnie, bo często też tam są rzeczywiście książki, czasopisma, które możemy sobie zabrać do tej swojego kubika i przeglądać, ale wiele osób idzie tam po prostu, żeby się na tym super wygodnym hotelu przekimać. Fotelu, nie hotelu. Fotelu, tak. Także w tym pseudo-hotelu. Jak korzystać z Facebooka, internetu, oglądać anime, czytać mangi i grać w japońskie gry komputerowe, to nie zapomnijcie się jeszcze przekimać. A jeżeli nie macie co ze sobą zrobić, to możecie tam po prostu z premedytacją pójść się przekimać. Tak, i to też jest standardowe, myślę, że sposób, w jaki są używane te kafejki po prostu. Przychodzą tam niektórych, ludzie i chrapią. W niektórych, słuchajcie, jest nawet prysznic. Czy w sensie już nie w tej waszej personalnej kabince, ale po prostu jest miejsce, gdzie można się przekąpać, bo no oni tak po prostu czasami przewidowują noce. Japończyk, którego pytaliśmy chyba pierwszy raz, jak byliśmy w Japonii, o hotele kapsułka, powiedział: słuchajcie, kapsuły to takie niewygodne, idźcie sobie do kafejki internetowej. Wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, o co chodzi tak naprawdę. Co znaczy, że mamy sobie iść do kafejki internetowej? On nam zaczął tłumaczyć właśnie, że to jest super wygodne. Także nawet dla Japończyków kafejka internetowa stoi o ten stopień czy dwa stopnie wyżej nad hotelem kapsułkowym. Ale nad kafejką internetową stopień wyżej jest jeszcze coś. I to się nazywa po japońsku rabu hoteru. Rabu hoteru, czyli hoteru od hotel angielskie, a rabu od też angielskiego słowa love, czyli tak zwane love hotels. I tutaj niestety musimy się posłużyć tylko opowieściami przyjaciół oraz znajomością kinematografii. No może następnym razem, jak pojedziemy do Japonii, przy najbliższej okazji protestujemy, zrobimy podcast na ten temat. Chcieliśmy to nawet już ostatnio zrobić, ale dopiero trafiliśmy na taki fajny, który nas zachęcał chyba w dzień naszego wylotu, więc wiemy gdzie mamy jeden upatrzony. Natomiast bardzo wiele hoteli miłości widzieliśmy z zewnątrz w Shinjuku oraz w Osace. Łatwo je poznać po tym, że są wielkie neony i wszystkie okna są zasłonięte. Dokładnie. Więc myślę, że tam mogą być koedukacyjne wanny. Mogą być. Zwłaszcza jeżeli, tak jak nasz znajomy Japończyk, który nam zdradził, waszym ulubionym motywem jest na przykład woda. Bo on twierdził, że jego ulubionym motywem jest woda i on lubi takie
niebieskie, jak coś tam plumka, może właśnie jest wanna. No słuchajcie, temu się najbardziej ale podobają. Dlaczego to jest powyżej, stopień powyżej, czy nawet kilka stopni powyżej kafejki internetowej? Bo w ogóle musimy, mówiąc o tych hotelach miłości, musimy wrócić do tego, skąd ten fenomen się znalazł w Japonii, dlaczego zyskał taką popularność. On zyskał taką popularność dlatego, że często właśnie przez to budownictwo japońskie, gdzie ściany dosłownie są z papieru albo z jakiejś dykty i rodziny mieszkają praktycznie obok siebie w sąsiednich pokojach i sąsiednich mieszkaniach również wszystko słychać, no to jakoś tam specjalnie życie erotyczne Japończyków nie kwitło. No i wreszcie ktoś genialny wpadł na pomysł, że żeby zatrzymać deficyt populacji Japonii, no to trzeba dać tym młodym Japończykom możliwość na to, żeby mogli gdzieś tam tą nieskrępowaną miłość uprawiać i sobie używać. No i tak właśnie powstały hotele miłości, mogę powiedzieć w dużym skrócie, ale do czego dążę? Chciałem powiedzieć, że przez to właśnie, że hotele miłości miały stać w opozycji do tradycyjnych mieszkań japońskich, które no, kojarzą nam się ze słowem oszczędne, czy kojarzą nam się ze słowem zagracone, ciasne. Czy kojarzą nam się ze słowem ciasne, czy kojarzą nam się ze słowem wszystko na kupie drewna, to te hotele miłości miały nam dawać taką namiastkę luksusu, czyli właśnie była tam duża łazienka. Ten pokój w momencie, kiedy to faktycznie był wynajmowany, też ma odpowiedni metraż, czyli tam już nie, w hotelach miłości nie ma słowa kompaktowy pokój, prawda? Tam wręcz ważny jest właśnie wystrój, ale też ważne jest to, żeby wszystko było bardzo czyste, żeby wszystko było bardzo eleganckie i żeby było przestronne. No i oczywiście pojawia się ten temat, który jest atrakcyjny dla pary. W paru filmach mogliśmy obejrzeć przykłady takich hoteli. Na przykład może to być wagon metra, gdzie nie ma tego wspaniałego łóżka, o którym Konrad mówił, i tej wanny, ale za to pod ścianami są kanapy obite czerwoną dermą, które nawiązują do tego, jak wygląda wagon metra. Są tam wiszące te łapki do przytrzymywania się, rurki, takie jak, no wszystko takie w metrze. Mogą to być takie już bardziej wyposażone w różne dziwne sprzęty pokoje, ale tak jak mówię, my opowiadamy to wszystko z teorii, nie wypróbowaliśmy tego jeszcze samodzielnie. Także was również zachęcamy do tego, żebyście sprawdzili. No i co? I może się podzielili się trochę. Dajcie na grupę i dawajcie swoje wrażenie. Chyba jeszcze takiego tematu u nas na grupie nie było. Nie było. No, to strasznie dziwne. No, może trzeba zacząć ten trend, słuchajcie, testowania hoteli i dzielenia się wrażeniami. Ranking najlepszych hoteli. Najciekawszych wystrojów, które tam są. Co możemy poradzić? No to samo, co w przypadku hoteli tych, nie hoteli, tylko kafejek internetowych, czyli żeby, jak już traficie do tych hoteli miłości, no i zaczniecie się tam i się tam rozgościcie i zaczniecie się tam bawić, no to żebyście nie zapomnieli tam zanocować jeszcze. Ja jeszcze tylko dodam taką informację, że te hotele miłości, one są wynajmowane na godzinę. Także, znaczy można na całą noc, to jest wtedy, no już taki koszt porównywalny do hotelu, może niższy, może troszeczkę wyższy. Ale pokój będzie większy. Oczywiście od standardu, ale można też wynająć go na godzinę lub dwie, więc faktycznie, jeżeli gdzieś tam utknęliśmy albo zabalowaliśmy do późna i nie mamy za bardzo jak wrócić, no to można to wykorzystać jako taki czas, żeby tam się przespać 2-3 godziny, wziąć prysznic i tyle. No i pamiętajcie też, że Japończycy mają świra na punkcie higieny, więc gdzie byście nie nocowali, czy to jest hostel, czy to będzie hotel, czy to będzie ryokan, czy to będzie hotel miłości, to wszędzie będzie wszystko lśniło i wszystko będzie mega czyste. Tam nie będzie czegoś takiego, że prześcieradło zostało niezmienione po poprzednich gościach, czy że gdzieś na wykładzinie będzie jakiś tam kawałek włosów, czy jakiś kawałek chusteczki higienicznej, czy cokolwiek. No, standard
jeżeli chodzi o higienę w Japonii, jest szokujący. Po prostu wszystko jest mega czyste i zostaniecie wpuszczeni do pokoju hotelowego, dopóki wszystko nie będzie lśniło. Z wyłączeniem Osaki. Tak, to z wyłączeniem do Tonbori, gdzie wszystko będzie takie sobie. Natomiast gdyby ktoś chciał zobaczyć, jak się mieszka w prawdziwym japońskim domu, bo wiadomo, że te hotele w stylu zachodnim, no to niewiele ciekawego dla nas sobą reprezentują, chyba że właśnie tą łazienką kompaktową. No i oczywiście te hotele z matami, tatami czy hostele już są mega bardziej atrakcyjne. Zwłaszcza jeżeli to są takie eleganckie ze stolikiem do serwowania herbaty, z poduchami, z wnęką, z wiszącym zwojem. To jest wszystko bardzo atrakcyjne, ale to też jest takie wymuskane i dla wielu Japończyków te ryokany też są atrakcją. Natomiast gdybyście chcieli dowiedzieć się, jak żyją Japończycy, to są jeszcze dwie opcje, o których chcę powiedzieć. Noclegi za 0 złotych. Noclegi za 0 złotych albo, jeżeli się trochę krępujemy, mogą to być noclegi za pieniądze, bo oczywiście możemy sobie po prostu wynająć przez Airbnb kwatery i po prostu poczuć się u siebie, nie być skrępowanym, że się komuś zwalamy na głowę, tak jakby niezapowiedzianie. Więc jak najbardziej Airbnb w Japonii działa. Tam były pewne zawirowania. Pewne kłopoty, bo ceny podobno poszły troszeczkę w górę, bo wprowadzone zostało prawo dosyć restrykcyjne, mówiące na przykład, że właściciel tego domu, który wynajmuje, musi być gdzieś w pobliżu, czy musi być ileś tam godzin obecny w tym domu, no więc koszty poszły niestety w górę. Ale nadal Airbnb istnieje i nawet jeśli nie mówimy o cenie, to właśnie może być dobrym właśnie testem, żeby sprawdzić, jak takie prawdziwe mieszkania wyglądają. Nawet jeśli nie Airbnb, no to też możemy poszukać po prostu bezpośrednio takich pokojów, czy takich kwater, które są w zupełnie prywatnych domach. No i wreszcie ten nocleg, o którym już Konrad dwa razy mówił, wspominał, nocleg za 0 zł, za przyjaźń i fajne towarzystwo tak naprawdę. Bo jednym z takich sposobów nocowania, który zwłaszcza kiedy byliśmy młodsi mocno wykorzystywaliśmy, to było właśnie na całym świecie nocowanie przez couchsurfing, czyli przez system wzajemnej wymiany, goszczenia ludzi z całego świata w domach. My sami też wielokrotnie ludzi z całego świata nocowaliśmy u siebie. Głównie po to, żeby zrozumieć, jak to wszystko wygląda i żeby też nauczyć się, co na przykład może być irytującego w nas jako gościach później, ale też oczywiście dlatego, żeby zebrać dobre opinie i referencje. Bo dobre opinie i referencje, tak jak właściwie w każdym systemie, nie wiem, czy zakupowym, Allegro, jakimś eBay, czy coś w tym stylu, doświadczą o tym, że jesteśmy ludźmi godnymi zaufania. A bycie godnym zaufania jest bardzo ważne wtedy, kiedy ktoś godzi się na to, żebyśmy zanocowali w jego własnym domu. I dlatego, jeżeli planujecie korzystać z couchsurfingu, to warto zacząć od tego, żeby samemu troszeczkę dać coś od siebie. Na tym zresztą to polega, że bierzemy, ale też dajemy od siebie. I co nam dały te różne wizyty w japońskich domach? Dały nam przede wszystkim pogląd na to, w jak skromnych warunkach niektórzy mieszkają. I to o tej skromności mówię, nie że wydają na to mało pieniędzy, po prostu... Tak, czasem wręcz przeciwnie, wydają mnóstwo pieniędzy, tak, żeby mieszkać w centrum miasta, gdzieś w centralnej dzielnicy, ale to mieszkanie w centrum miasta czasami polega na właśnie mieszkaniu w takim boksie. W szafie. Dokładnie. Prawie, że no. Więc prestiż tego, żeby mieszkać, słuchajcie, w centrum i żeby nie dojeżdżać dużych, nie pokonywać codziennie dużych odległości, no wiąże się z bardzo dużą niedogodnością, bo to są naprawdę
za wielkie pieniądze wynajmowane pojedyncze metry kwadratowe, no, lub jak Japończycy mówią, pojedyncze maty tatami, bo tam się mieszkanie sprzedaje na maty wciąż. Natomiast chciałam jeszcze tutaj zwrócić uwagę, że nie przejmujcie się, jeżeli wyślecie taką prośbę o przenocowanie was do Japończyków i oni nie odpowiedzą od razu. Z nimi jest trochę tak, że warto nawiązać kontakt, zacząć się trochę poznawać i dopiero wtedy oni odważą się, czy może przekonają się do tego, że jesteście fajni i przede wszystkim nie sprawiającymi jakiegoś niebezpieczeństwa czy kłopotów osobami i wtedy jest duża szansa, że was zaproszą. Jeżeli chodzi o korzystanie z couchsurfingu z dnia na dzień, czyli w taki sposób bardzo dynamiczny, a nam się tak zdarzało, to wtedy tak, jest ciężko i wtedy polecamy szukać noclegu u gaijinów rezydujących w Japonii. Jeżeli szukaliśmy tak naprawdę z dnia na dzień albo tego samego dnia noclegu przez coacha, to udało nam się znaleźć taki nocleg u Francuza, u Amerykanina, u Japończyka, który wiele lat pracował, mieszkał i studiował w Kanadzie, czyli też był to osoba taka o wiele otwarta. Udało nam się też nocować u kilku Japończyków, ale wtedy to właśnie wymagało już kontaktu dłuższego, wymiany zdań, jakichś informacji, wytłumaczenia, po co przyjeżdżamy, kim jesteśmy, co chcemy tam robić. I mieliśmy nawet taką fajną sytuację, że poznałam człowieka na couchsurfingu, który z rodziną też udostępniał właśnie pokój. I oni wstępnie powiedzieli, że niestety nie będą mogli nas gościć, bo mają sytuację jakąś tam z dziećmi kłopotliwą, coś gdzieś wyjeżdżają i że no po prostu fizycznie nie mogą być wtedy w domu. Natomiast ja się z nimi tak trochę zaprzyjaźniłam przez internet, przez Facebooka i oni obserwowali całą naszą podróż miesięczną wtedy przez Japonię i w ogóle byli strasznie zaskoczeni, że pojechaliśmy tu, że w ogóle dotarliśmy aż do Kagoshimy i że w ogóle wszystkiego próbujemy, że no, wyszukujemy takie rzeczy dosyć dla nich też interesujące. I pod koniec tego wyjazdu oni powiedzieli, że słuchajcie, no, będziecie wracać przez Tokio, wtedy akurat będziemy, więc może zechcecie u nas zamieszkać. I tak właśnie u nich chyba 3 czy 4 noce żeśmy... No słuchajcie, epilog tej sytuacji to był taki, że żeśmy tak zabalowali, że mimo żeśmy na samolot się spóźnili, bo jeszcze na śniadaniu były anegdoty, pogadanki i tak dalej. Także tutaj sprawdza się takie stare i mądre przysłowie, że najlepsze rzeczy w życiu są za darmo. I naprawdę warto się przemóc i warto, no bo mamy ten wstyd, prawda, że no gdzie ja się będę komuś ładował do mieszkania. Ale z drugiej strony zobaczcie, przecież ci ludzie sami się na to zgadzają, oni sami otwierają przed wami swoje drzwi i wpuszczają was na swoje kanapy, dlatego że oni też chcą poznać zupełnie innych ludzi, oni chcą zupełnie inne kultury poznać i nawet jeżeli sami nie mogą w danej chwili podróżować, to chcą troszeczkę tej kultury i tych rozmów takich międzynarodowych doświadczać. I naprawdę ilość rzeczy, które się dzieje wokół nocowania na couchsurfingu jest porażająca. Musicie spróbować tego przynajmniej raz w życiu. To może nie wszystkim to może przypadnie do gustu, no bo jednak tutaj może być to dla was stres jakiś, szczególnie na początku. Możecie się czuć niekomfortowo, ale no ja bez dwóch zdań mogę wam powiedzieć, że dzięki couchsurfingowi możecie po prostu poznać lepiej Japonię, bo zarówno ci ludzie wam wytłumaczą pewne aspekty, będziecie mogli ich z pierwszej ręki zapytać na tematy, które was zinteresują, czy wręcz polecą wam miejsca, które sami byście nie trafili w swoim mieście, no bo w końcu oni znają to swoje miasto najlepiej. Czy tak jak Kaśka wspominała, kogoś trzeba poprosić o załatwienie noclegów w Ryokanie. Możecie właśnie taką osobę poprosić o pomoc.
Czy zabierze was ta osoba na imprezę, do pubu, który lubi i może się okazać to zupełnie niesztampowym, jakimś undergroundowym miejscem, albo zabierze was do ulubionej restauracji i pokaże wam japońskie dania. No, znamy ramen, prawda? Znamy yakitori, znamy inne smakołyki kuchni japońskiej, ale możecie mi wierzyć, że czasami traficie właśnie dzięki miejscowym ludziom w takie miejsca i na takie dania, których w życiu byście w przewodniku czy na blogu nie wyczytali, tylko musicie spróbować tego po prostu sami. No i ważny jest ten klimat. Nawet jeżeli to będzie street food, to będzie street food przy okazji fajnych opowieści z ciekawymi ludźmi, otwartymi. Ludzie, którzy pozwalają, wpuszczają nas do domu, to są też ludzie, którzy są otwarci na świat, więc zazwyczaj z nimi się po prostu fajnie rozmawia. My też się spotkaliśmy z taką sytuacją, że nocowaliśmy u chłopaka, który dosyć wielu podróżników ogólnie nocował i zdawał sobie sprawę, że dla ludzi z Europy, że Japonia jest pieruńsko droga. I od razu sam powiedział, słuchajcie, mam tu kilka fajnych, sprawdzonych, budżetowych miejsc z jedzeniem, więc jak chcecie, to możecie pójść do supermarketu i kupić sobie jedzonko, jakieś tam po taniości, ale jak chcecie, to możemy się wybrać razem do którejś z tych knajpek. Co więcej, my pierwszy raz w życiu w publicznej łaźni japońskiej byliśmy razem z naszym hostem z Kuczkiem. I dostaliśmy instrukcję użycia. Dokładnie, przeszkolił nas, powiedział co i jak. Mieliśmy ochotę na to, bo to już tak mniej więcej było w połowie naszego wyjazdu wtedy, ale autentycznie się cykaliśmy iść do tej łaźni, bo nie wiedzieliśmy, jak zostaniemy przyjęci, jak się tam zachowywać. I dzięki niemu odkryłam tak naprawdę jedną z moich największych miłości w Japonii, czyli gorące źródła, łaźnie sento. To jest po prostu coś, co najbardziej chyba w tym momencie poza jedzeniem kocham w Japonii. No właśnie, i też te rekomendacje jedzeniowe. Ja pamiętam, że byliśmy w Nagasaki i polecono nam restauracji z tempurą, która okazuje się, że w Nagasaki, właśnie do Nagasaki przypłynęli, słuchajcie, Portugalczycy, którzy nauczyli Japończyków robić tempurę. I stąd wzięła się tempura, która teraz jest jako danie tradycyjne japońskie, znane na cały świat. I gdyby nie właśnie rekomendacja, którą dostaliśmy, w życiu byśmy nie trafili do ukrytej, malutkiej restauracji z tempurą, gdzie serwowało małżeństwo, myślę, że 80-kilkolatków, którzy naprawdę serwowali najlepszą tempurę, jaką jedliśmy w życiu. A chłopak narysował nam całą mapę, słuchajcie, żebyśmy doszli arkadami, boczną uliczką, skrótem, więc naprawdę było to super. Myślę, że w przyszłym odcinku powinniśmy poopowiadać trochę o japońskim jedzeniu. Całkiem dobry pomysł, tylko będziemy potrzebować tutaj zaopatrzyć się w jakieś przekąski albo zjeść najpierw duży obiad, bo mi już na samą myśl ślinka cieknie. Więc gdybyście mieli jakieś pytania a propos japońskich potraw, coś was nurtuje, może to na to, może chodzi o jakieś inne rzeczy, które wydają wam się warte wspomnienia, to dawajcie znać w komentarzach albo pod podcastem, albo może u nas na grupie. A jeżeli chodzi o kwestie noclegów, to wydaje mi się, że właściwie już wszystko wyczerpaliśmy. No właśnie przy okazji tych pytań, bo ja też na grupie wspominałem, że dzisiaj będziemy nagrywać ten odcinek i poprosiłem, czy macie jakieś ewentualnie pytania, na które chcielibyście dostać odpowiedzi. Ja, właśnie Natalia napisała nam, że chciałaby prosić nas, żebyśmy zarekomendowali najlepsze dzielnice do spania w Tokio. A to jest bardzo często poruszana kwestia. Praktycznie nie ma jednego miejsca, które bym zdecydowanie najbardziej polecała, ponieważ w Tokio nie ma czegoś takiego jak jedno centrum. Jest kilka dzielnic, można powiedzieć, centralnych i tak naprawdę wszystko to, co mieści się w ramach tego obszaru ograniczonego koleją JR Yamanote, to tak naprawdę jest warte wzięcia pod uwagę. I zawsze mówię, że dobre miejsce na zatrzymanie się w Tokio, ale też w innych miastach w Japonii, to jest to, które jest dosyć blisko stacji metra.
bo metrem czy kolejką mimo no to dojedziemy praktycznie wszędzie. Natomiast fajnie jest potem czy rano, czy wieczorem nie mieć jakoś dużego dystansu do pokonania do tego metra, żeby jak najwięcej tego czasu poświęcić na transport. Natomiast jeżeli chodzi o już takie moje osobiste rekomendacje, ale to chodzi o to, co mi po prostu przypadło do gustu. Osobiście bardzo, bardzo lubię nocować w Asaksie, czyli w tej bardzo starej dzielnicy, gdzie jest mnóstwo świątyń, w tym najbardziej ta słynna świątynia Sensoji, ale też jest cała masa wypasionych, malusieńkich sklepików i knajpek, które często są otwarte do bardzo późna. Tak, ja jestem fanem tego, żeby szczególnie pierwsze dni w Japonii, no bo też pytanie o nocleg w Tokio ma pewien ukryty cel, prawda? Tokio to jest miejsce, do którego przylatujemy najczęściej, gdzie lądujemy. I pewnie pytając o te noclegi, mam na myśli te pierwsze noclegi. I właśnie nocowanie w Asakusie ma ten plus, że tam jest bardzo dużo małych knajpek i bardzo dużo miejsc, które czynne są do późna, do bardzo późna. Czasami to późno to jest 5 rano, albo czasami są restauracje, które są czynne 24/7. Ostatnio dowiedziałem się nawet o suszarni, która tam jest zaraz przy bramie Asakusy, i która jest czynna 24 godziny na dobę. I ponieważ jesteśmy na jetlagu i ponieważ jesteśmy kompletnie wybici z rytmu, no to czasami potrzebujemy zjeść coś o 2:30, prawda? I Asakusa jest do tego idealna. A drugi aspekt to jest to, że na tyłach samego kompleksu świątynnego jest całkiem spora baza właśnie takich małych hotelików. I one są mega fajne, mega klimatyczne. Są na kieszeń jak najbardziej podróżników, bo nie są przesadnie drogie, szczególnie jeżeli zarezerwujecie któryś z nich z wyprzedzeniem. Natomiast właśnie tyły świątyni Sensoji to są ciasne małe uliczki, dużo jakichś restauracji, kawiarni. Jest też gigantyczny sklep Donki, gdzie można się zaopatrzyć w KitKaty o wszystkich smakach i w suweniry typu takiego właśnie stricte japońskiego. Jest również, słuchajcie, najstarsze w Japonii działające wesołe miasteczko. Czyli można zobaczyć ponad 150-letnie karuzele i kolejkę górską. Świetnie, że przypomniałeś mi to pytanie, bo ja zapomniałam wspomnieć o jeszcze jednej opcji noclegowej, i którą polecam, bo też sprawdziliśmy ją sami. Więc to chyba było w tej niesłynnej Osace, gdzie przyjechaliśmy i nas niestety nie zakwaterowano. W ogóle skończyło się to aferą z policją, ale to już inna sprawa, bo facet ewidentnie chciał nas oszukać. W każdym razie afera ta skończyła się o godzinie 1:00, nawet z minutami. I tak naprawdę był to moment, kiedy już nie było szansy załatwić żadnego noclegu. Prawie we wszystkich okolicznych hotelikach były pozasuwane kraty, które się tam otwierało na kod, więc dostać się z zewnątrz komuś obcemu do środka no nie było szansy. I co zrobiliśmy wtedy? Poszliśmy, słuchajcie, do izakai, która była czynna całą dobę. I równowartość tych pieniędzy, które mieliśmy zapłacić za ten dwuosobowy pokój w hoteliku, po prostu przepiliśmy, przejedliśmy. Zamawialiśmy po kolei wszystkie dziwne przekąski, na które by nam prawdopodobnie szkoda było normalnie pieniędzy. Po prostu stwierdziliśmy, że te pieniądze były przeznaczone na tą noc i że po prostu przejemy i przepijemy. No i o 5 rano poszliśmy sobie na pociągi. W tym pociągu już sobie dalej odespaliśmy ten kredyt, który żeśmy zostawili w tej izakai, tych godzin, które żeśmy zostali na nogach. No właśnie, jeśli chodzi o darmowe noclegi, no jest jeszcze opcja spania na dziko i tutaj znów aspekt jest taki, że oczywiście Japończycy będą na was patrzeć jak na UFO. Dlaczego ktoś przyjeżdża do Japonii i udaje bezdomnego.
Ale też jest aspekt japoński taki, że nikt oczywiście do was nie podejdzie, ani nikt nie będzie wam przeszkadzał w tym, że będziecie gdzieś próbowali uciąć komara na przykład na 2 godziny przed stacją na jakimś trawniku, bo zwyczajnie no, nie jest to społecznie akceptowalne w Japonii, ale jeszcze bardziej nieakceptowalne społecznie w Japonii jest to, żeby podejść do obcego człowieka i go obudzić. No, nikt tego nie zrobi. Policja tutaj też jest bardzo przyjazna. Czytałem o takich przypadkach, że jeżeli kogoś obudzili, kto właśnie sobie spał na trawce czy drzemał, to żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, a nie po to, żeby powiedzieć, że właśnie ma uciekać. Tylko wystrzegałbym się rozstawiania jakichś namiotów, słuchajcie, czy hamaków, czy szałasów, czy czegokolwiek podobnego, no bo to jest zabronione i tutaj no, możecie mieć jakiś konflikt i może się to właśnie policji nie spodobać, także nie rozstawiajcie namiotów na dziko w centrum Tokio w jakimś parku. Ja też, jeżeli chodzi o spanie w parku, ucinanie komara na ławce tudzież na trawce, słyszałam od członków naszej grupy, że dosyć dobrze sprawdza się park w Hiroshimie. Podobno bardzo dobrze się tam śpi. Gdyby ktoś poszukiwał takiego miejsca, które już jest sprawdzone, to polecam. No i kolega Michał też na grupie pisał wczoraj, że zdarzyło mu się spać na stacji kolejowej, bo o ile stacje kolejowe te w dużych miastach są zamykane na noc, a swoją drogą jest niezły numer, bo musicie uważać na bagaże, żeby wasze bagaże nie zostały zamknięte razem z dworcem, bo stracicie dostęp do nich na całą noc. Nam się to udało kiedyś zrobić. No to, że właśnie malutkie jakieś dworce gdzieś na jakichś stacjach kolejowych na prowincji, nikt się tam nie interesuje tym i nie zamyka jej na noc, więc jeżeli macie sytuację na przykład podbramkową, bo skończyły się fundusze, albo nie byliście w stanie zarezerwować noclegu, no to jest to jakiś dach i jest to jakieś spokojne miejsce, gdzie też można sobie przekiwać. Michała pozdrawiamy w ogóle. Michał prowadzi bloga, kociego bloga, więc jest to temat nam bardzo bliski. Ja jeszcze od siebie przypomnę taką historyjkę. Byliśmy kiedyś na Sakuradzimie, to jest aktywny wulkan na bardzo takim dalekim skraju południowym wyspy Kyushu i trochę za długo żeśmy spędzili na trasie trekkingowej tam przy tym wulkanie. Dotarliśmy do takiego punktu widokowego, gdzie wszystko już było pozamykane, ale otwarta była gigantyczna łazienka. To była gigantyczna łazienka też dopasowana do tego, żeby wózki niepełnosprawnych mogły tam wjeżdżać. I ta łazienka była otwarta. Jak się wchodziło, to się z fotokomórki włączało światło. Wszystko w środku było działające. Oczywiście było sterylnie czysto. I mieliśmy taki moment, kiedy baliśmy się, że nie zdążymy na ostatni prom z tej wyspy. Mieliśmy taki cichy plan, że jak już nie zdążymy na ten prom, to chyba będziemy w tej łazience nocować. No właśnie, czyli zakończyliśmy bardzo budżetowo. Nie bójcie się, Japonia nie gryzie. Też często w naszej grupie taki temat się pojawia, że słuchajcie, ja nie mam z kim jechać do tej Japonii. Czy ktoś na grupie by w danym terminie chciał ze mną pojechać? Posty w tym stylu się pojawiają. Albo może już się wybiera, czy można się wybiera, tak? Dopiąć? Absolutnie, jeżeli chodzi o Japonię, to jest raj dla samotnego podróżnika. Tam nie grożą wam żadne niebezpieczeństwa. To jest tak wysoko cywilizowany kraj i tak bardzo ceniący, tak bardzo to są ludzie ceniący sobie prywatność i tak bardzo dbający właśnie o czystość, o higienę, że no nie ma tak naprawdę lepszego kraju do podróżowania samemu niż Japonia. No wiadomo, że Tajlandia czy Wietnam czy inne azjatyckie kraje takie bałaganiarskie bardziej są bardziej backpackerskie niż Japonia przez to, że są bardzo tanie, ale w Japonii również można bardzo dużo rzeczy zrobić za 0 zł, więc jeżeli macie
wątpliwości lub boicie się, to nie bójcie się. I również jeszcze raz zachęcam Was do korzystania z tego couchsurfingu, bo no, można dzięki couchsurfingowi nawet zdobyć przyjaźń na całe lata. Tak jak nam to się zresztą udało. No i tym optymistycznym akcentem myślę, że na koniec możemy przypomnieć o naszej grupie, której powinniście dołączyć. Grupa jest na Facebooku. Nazywa się Japonia Budżetowo Tanie Podróżowanie. Ponad 3800 osób, chyba już 3900 będzie jutro. Coś tak mi się wydaje. Jestem na tej grupie i naprawdę szereg tematów, które tam dyskutujemy, na pewno jest dużo bogatszy niż to, co jesteśmy w stanie nagrać, nawet nagrywając podcasty co tydzień przez cały rok. Także zapraszamy i dyskutujcie, dzielcie się z nami swoimi japońskimi przemyśleniami, swoim japońskim bzikiem. Natomiast wszystkich Was zapraszamy za tydzień. Tak jak Aśka wspominała, postaram się troszeczkę powiedzieć na temat tego, jak już pojedziecie do Japonii i wiecie, jak się tam do Japonii dostać, bo o tym mówiliśmy, jak się po samej Japonii poruszać. I teraz już wiecie, gdzie w Japonii spać, posiadając różnej wielkości budżet. No to musimy porozmawiać na poważny temat, mianowicie jak w Japonii nie umrzeć z głodu. Też bardzo serdecznie zapraszamy Was na bloga. W każdym poście, który publikujemy przy okazji powstania podcastu, zamieszczamy też linki, które mogą Wam się wydać przydatne. Tym razem podrzucę parę sprawdzonych sieci hotelowych, może też parę miejsc, w których nocowaliśmy i które szczerze polecamy. I co? I zapraszamy Was też do przeglądania treści na naszym Facebooku. Tak, i tradycyjnie też zapraszamy Was do subskrybowania podcastu, żebyście nie przegapili nowych odcinków. Na większości platform można nas śledzić i na urządzeniach Apple'a, czyli na Apple Podcast tudzież iTunes, i na Spotify'u, i na SoundCloudzie, i na podcastach Google'a, i w kilku innych miejscach, na przykład Podcast Addicts, także wszędzie tam nas subskrybujcie, żebyście nie przegapili kolejnego odcinka. I teraz na koniec jeszcze Joanna Wam powie o jednej rzeczy niespotkanej, którą można znaleźć w japońskim ryokanie. A, czyli hasło, które wpisujemy pod naszym podcastem. Tak. No to zdecydowanie niech to będzie futon. Dobra, to komukolwiek z Was udało się dotrwać do końca, podnosi teraz rękę do góry, a my gratulujemy i wpisuję w komentarzu futon. Hashtag futon. Słuchajcie, gdybyście się zastanawiali, co to za różne dziwne dźwięki są w tle, takie nieskoordynowane. Tak, to jest nasza kuchnia naszego podcastu. Nasze piękne, spektakularne studio radiowe. Nasze spektakularne studio się mieści u nas w salonie. I w tym momencie po salonie biegają z jakimś bzikiem. Tak, dwa koty ganiają się i biegają i strasznie zabiegają o naszą uwagę, więc te wszystkie dziwne odgłosy to są nasze szalejące po mieszkaniu koty, które Was też serdecznie pozdrawiają. No dobra, dziękujemy Wam za to, że nas słuchaliście, za to, że jesteście z nami w naszych podcastach. Także teraz wszyscy wspólnie. Arigato gozaimashita. I do zobaczenia za tydzień. Dewa mata. Cześć, papa.